Dzień dobry, dzisiaj pokażemy, jak zrobić o takiego kwiatka. Jest potrzebna żółta krepa, jest potrzebna biała krepa, potrzebna zielona krepa, klej, patyczki, gumka recepturka i nożyczki. Tak, i teraz zaczynamy. Zaczynamy. Jeszcze ja. Dzień dobry. Dzisiaj właśnie będziemy razem z Olkiem robić między innymi takiego kwiatka. Jak się ten kwiatek nazywa? Wiesz? Narcyz. Super. Zrobimy takiego kwiatka, ale to nie wszystko. Te kwiatki będą ozdobą naszej drewnianej konstrukcji. Tak naprawdę na początek będziemy robić taką oto drewnianą konstrukcję, drewnianą ściankę, która będzie się składała z 10 patyków połączonych sznurkiem i ją już według uznania będziecie właściwie ozdabiać. A ja będę robił właśnie od tego kwiatka. Tak, a wszystko po to chcemy Wam pokazać tą ściankę i te nasze kwiatki takie przygodowe. Wszystko po to, bo z okazji Dnia Wiosny, Święta Wiosny, rozpoczęcia wiosny zapraszamy Was do udziału w konkursie Wiosenne Inspiracje. I bazą w tym konkursie jest właśnie taka drewniana ścianka, a już jej ozdobienie to zależy od Waszego pomysłu. My akurat zrobimy takie kwiatki, tutaj z tyłu są inne kwiatki, ale może też być motylek, może być jakiś hiacynt, albo wszystko to, co Wam się kojarzy z wiosną. Więc tak, Olek teraz przystąpi do robienia kwiatka i Olek, czas start, a ja opowiem w międzyczasie o drewnianej ściance. Żeby przygotować taką drewnianą ściankę, zapraszam Was do przespacerowania się i pozbierania 10 patyczków w miarę podobnej długości. Ja mam 10 patyczków przygotowanych. Patyczki te należy związać w dwóch miejscach sznurkiem. Potrzebny nam będzie sznurek. Ja tak sobie przygotowałam mniej więcej taki metrowy sznurek. Składam go na pół i robię u góry pętelkę, tak żeby potem móc zawiesić naszą ozdobę. Mniej więcej taka pętelka jedna. I tak samo z drugim sznurkiem składam go na pół i robię u góry pętelkę. Mam dwa sznurki, dwie pętelki i teraz będę pomiędzy te sznurki wkładała po kolei patyki i je związywała. Więc to troszkę potrwa. Do dzieła. Okej, okay. Ja już kończę wiązać drewnianą ściankę. Z 10 patyczków prezentuje się ona w ten sposób. Olek kończy kwiatka. Mamy już prawie zrobiony jeszcze łodyga i jakiś listek. A mi zostały jeszcze takie dwa małe patyczki, to ja sobie tutaj na sznureczek je gdzieś zaczepię. One będą bardzo fajnie wyglądały.
resztę sznurków można obciąć. Chyba, że ktoś planuje coś tam zawiesić na tych sznurkach, no to ok. My nie zabraniamy. Jest pełna dowolność, nawet już powiedziałam. Ważne, żeby to były... Wy macie inną wyobraźnię, nie? Macie, może zrobicie. Nasza ścianka, Olek, zobacz. Nasza ścianka do ozdobienia prezentuje się w ten sposób. Teraz odkładamy ją może tutaj na bok. Olek kończy swojego kwiatka, a ja pokażę Wam, jak właśnie zrobić takiego kwiatka bardzo szybko, bardzo prosto. No i jak widać, jest on bardzo ładny. Ok, to działamy z kwiatkiem. Tak jak powiedział Olek, potrzebujemy kawałek białej krepy, kawałek zielonej krepy, kawałek żółtej krepy, patyczek bądź długa wykałaczka, gumka, recepturka lub kawałek sznurka do wzmocnienia. No, wiadomo, nożyczki i klej. Najpierw robimy z żółtej krepy środek kwiatka. Odcinamy sobie kawałek i wykorzystajmy połowę z takiego kawałka krepy, pełnego kawałka krepy. Owijamy luźno wokół patyczka, tak żeby zakryć jeden brzeg patyczka. Ok, wydaje mi się, że mam mniej więcej połowę. Resztę można odciąć. Sklejamy końcówkę. I teraz tak. Związujemy tutaj, gdzie trzymam palcami, albo właśnie gumką, recepturką, żeby troszkę nadać temu środkowi kształt, albo też sznurkiem, jeżeli nie macie gumki, recepturki. I potem będziemy przyklejali białe płatki wokół tego żółtego środka. Mamy oto taki piękny środeczek. Można ten środek lekko sobie ukształtować. Ok. I z kawałka białej krepy wycinamy 6 jednakowych płatków. Olek, jak ci idzie? Bardzo dobrze. Ja też zaraz będę kończyła, to zaraz zaprezentujemy. Mam płatki i teraz wokół tego środka przyklejamy, tak żeby zakryć też tą gumkę, przyklejamy te białe płatki. I nasz kwiatek się prezentuje o tak. O, super, Olek już nawet listki dał. Ja mam pierwszy. Teraz licz, ile mam mama płatków. Ile mam? Raz, dwa. Czyli jeszcze ile brakuje? Cztery. Bo założenie było takie, bo jeden, dwa, że ma być cztery, to jest sześć. Sześć. Dobra, mamy trzeci.
Teraz jeszcze została mi łodyga, a Olku, wytniesz mi listka? Ja poproszę jednego listka, dobra? A wezmę od Ciebie ten kawałek, żeby zrobić... Jeden listek. Do łodygi, wiadomo, potrzebujemy kawałka zielonej krepy. U góry przy gumce zaklejamy i mocujemy. I potem owijamy wokół patyczka i na końcu również klejem mocujemy. Olas, zaprezentujemy do kamery nasze kwiatki. Takie mamy piękne kwiatki. Tak? I teraz właśnie zadaniem konkursowym, tak jak mówiłam, jest przyozdobienie drewnianej ścianki składającej się z 10 patyczków jakimś akcentem wiosennym. My z Olkiem zrobiliśmy dwa piękne kwiatki wiosenne i zaraz je zamocujemy. Sposób montowania już zależy od Was. My po prostu przywiążemy lekko sznureczkiem, tak żeby to nie było widoczne. I teraz to robimy. Olas, gdzie kładziemy te kwiatki? Mogę? Tutaj, nie? Tak? Tak jest OK? No dobrze, to ja teraz przełożę tutaj przez te patyczki. Tak, złapię. Spróbuję. Chcę ją dać lekko przewrócić. Już prawie, prawie. Weźmiesz nożyczki? Tak blisko, tak troszkę dalej. I druga. Super, dzięki. Dobra, teraz odwracamy. Zanim jeszcze zaprezentujemy tutaj naszą twórczość, to musimy wyciągnąć listę gdzieś tam ze sobą. Albo i do mnie wyciągniemy już teraz. Dobra. To co, Olek? Prezentujemy? Tak. To chodź. No ale gdzie? Tutaj coś tu mamy. Wygląda nasza praca. W sumie mogłoby się powiedzieć, że konkursowa, ale my nie możemy wziąć udziału w tym konkursie. Ale wszystkich zapraszamy do udziału w konkursie, do stworzenia takiej drewnianej ścianki, do ozdobienia jej własnym sumptem. To jest ważne, że żeby wziąć udział w konkursie, ozdoby trzeba zrobić samemu. Nie będzie można wziąć udziału w konkursie, jeżeli ozdoby będą już gotowe, kupione. Dlatego to wszystko, co zrobiliśmy na tej ścianie, może być mniej, może być więcej, musi być wykonane przez Was przy drobnej pomocy Waszych rodziców. Także zapraszam Was serdecznie do udziału w tym konkursie. O szczegółach przeczytacie w regulaminie konkursu, który znajduje się na naszej stronie internetowej i na Facebooku. Pamiętajcie, że czekają... Co? Nagrody. Pozdrawiamy się? Tak. Pa, pa. Pa, pa.